Nie wiem, kto to wymyślił, te ryby tak wcześnie. Ale dzień dobry. Wstałem, jestem, bo dzisiaj mamy takie malutkie święto. W sumie nie wiem, czy malutkie. Dla mnie duże. A mianowicie pierwszy dzień wiosny. Rano lało, jak z cebra albo z dwóch. Już myślałem, że będę tutaj siedział i moknął, ale przeszło i wychodzi słoneczko. No i muszę się cofnąć do samochodu po okulary. Dobrze, że nie mam daleko. Patrzcie w ogóle, jakie widoczki. Przepięknie to wygląda. Taka poranna mgiełka. Kropelki na drzewach, mieniąca się woda. Wow. Oby jeszcze rybka była. Dobra, idę szybko po to oksy i biczujemy. Powiem wam, średnio mi się podoba ten odcinek rzeki. Cały czas płytko i człowiek się sępi na każdy jeden dołek z patykami, nie z patykami. Przynęty zrywa. A ryby nimo. Ja mam nadzieję, że to się poprawi, bo na razie jest bida. Normalnie płytko, sam piach. A już godzinę łażę. Miało być tak fajnie. O! To coś jest. Tu jest dołek. Coś jest, czekaj, wyjdzie słońce, popatrzymy, o tak fe, no właśnie, kurde, normalnie bym nie rzucał, ale jest taka bida z miejscówkami, że no muszę. Płytko jak, nie idzie przynęty nawet prowadzić. Tu jest jakiś dołek, ale tu też leży jakaś kłoda. Zerwę. Na 100%. Wiedziałem. Mówiłem. Udało się. Właśnie miałem branie i mi spod. Normalnie jestem wściekły, aż zły. Ja mówię, włączę kamerę. A, coś mi tak tknęło. Nie włączaj, po co? Chociaż było widać, jak się pluska. O Jezu, jaka góra. Widzicie to? Mam nadzieję, że jest przejście dołem. Bo mi się nie chce na nią... Ła. Trapywać. Zaczynają się pokazywać miejscówki. Jakieś głębinki, koryta. Tam rzucimy. A będę teraz nagrywał prawie wszystko. Tu jest ładnie. Musiałem iść tą górą, ale tu już można zejść, wcześniej było można. Tutaj chciałbym zaapelować do włodarzy tego terenu. Weźcie jakieś grabki, łopatę, to trzeba rozplantować tą górę. O Boże. Tak sapię, bo nie mam kondycji. I tak sapię, bo tu było naprawdę stromo. Oj, zaraz się wydupię. Oj, zaraz będzie śmiesznie. O, patrzcie, jaki ładny podbierak. Aha. Czyli dużo nie straciłem, bo to są pierwsze miejsca, gdzie się można łowić i znaleźć.
człowiek. Pauza, bo muszę coś zawiązać, bo oczywiście pozrywane. To już mi się przynęty dzisiaj kończą. Ale przynajmniej wiem, gdzie jeden stoi. Będę wracał, to jeszcze spróbuję na niego zapolować. Jak będę miał czym. No dzisiaj przechodzę sam siebie z tym zrywaniem. Tamta strona rzeki lepsza. Znaczy z tamtej strony mostu. Bo po tamtej stronie też była góra, jak szedłem. Nie taka duża, albo taka. Trzy przynęty mi zostały. Dwa streamery, jakiś robal, ale... Albo wam pokażę na to. Moje streamerki. Hademade. Cykam się, bo tam są gałęzie. O. Niemożliwe, znowu zaczep. No ja... Opuściło. Przerzuciłem. Ła! Kurde znowu. No to jest niemożliwe. Teraz zerwę, nie? Nie. Poszło. Nie rzucam tu. Jeden by powiedział, że tak ma być. W tym cały urok. Ale mi się już nie chce. Tam, gdzie łaziła sarna, to jest znowu góra. Tu jest pełno wykrotów, wywalonych drzew i dopiero gdzieś tam można znowu zejść. A biorąc pod uwagę, jak ta rzeka wygląda, że jest bardzo mało miejscówek, to mi się nie chce. A i tak już przeszedłem tyle, co wczoraj. Jakbym nie wracał, to bym poszedł, bo to mi zostało z 1,5 km do wioski, to akurat. Bo teraz też przyszedłem trochę z hakiem. 1600-1700. No i z powrotem, no to miałbym bliżej do wioski niż do samochodu. Ale że muszę wrócić, to mi się nie chce. No ten pierwszy dzień wiosny, taki psikuśny. Niby ryba wzięła, ale uciekła. Przynęt nazrywałem. Wracam. Dobra, najgorsze za mną. Górę przeszedłem. A mówię cicho, bo zbliżam się do miejsca, gdzie wziął mi ten pstrąg. Spróbujemy go upolować jeszcze raz. Nie chcę wziąć. Ale tak myślę, czy nie zmienić przynęty. Chyba zmienię. Dobra, koniec tej nierównej walki. Próbowałem wyłowić tamtego. Nie chciał ugryźć. Zmieniłem na blaszkę. Nie chciał, ale tylko jak z blaszką podchodziłem do wody, to widziałem, jak uciekł mi spod nóg, nie? Także jakieś puchliwe, jak to pstrągi. Jeszcze tu sobie rzucę. No to tak na szybko, bez zbędnych finezji. Ciap, ciap. Dwa kontrolne. Dobra. Nie ma. Także jak ktoś się spodziewał przepięknych pstrągów, wspaniałych połowów, pięknych widoków, super porad, jak pstrągi łapać. Przynęt, to nie tutaj. Także na dzisiaj to tyle. Do następnego, cześć.